Masaż poprzeczny jest zabiegiem punktowym, bardzo precyzyjnym, wykonywanym jedynie na objętym chorobowo kilkucentymetrowym miejscu bólowym. Jest to zabieg, który wymaga wyczulonej palpacji oraz dobrej znajomości anatomii człowieka, a w szczególności anatomii narządu ruchu. Zabieg ten umożliwia bardzo precyzyjne, punktowe oddziaływanie o charakterze przeciwbólowym i rozciągającym. Jak sama nazwa wskazuje, masaż poprzeczny jest wykonywany poprzecznie do masowanych tkanek miękkich. Dzięki niemu możliwa jest praca miejscowa z czuśćcami mięśni, ścięgnami, pochewkami i więzadłami. Do wykonywania masażu poprzecznego nie używamy środka poślizgowego. Zależy nam na przesuwalności tkanek leżących głębiej, a nie ślizg górąg terapeuty po skórze pacjenta. Zabieg ten powinien trwać od kilku do kilkunastu minut. W okresach silnych dolegliwości bólowych masaż wykonujemy od 3 do 5 minut, natomiast w stanach przewlekłych może trwać nawet do 15 minut. Wykonywany 2 razy w tygodniu przynosi duże efekty zarówno w walce z bólem, jak i przyspiesza regenerację masowanej struktury. Wskazaniem do zastosowania masażu poprzecznego są wszystkie dysfunkcje mięśni, ścięgien, więzadeł wymagające miejscowego przekrwienia lub też długotrwale utrzymujące się dolegliwości bólowe.